Dzień dobry bardzo. Witam wszystkich w MDMR! Mnie drugi dały mi raka! MDMR! Top 50 polskiego YouTube'a, zaraz sobie przelecimy. Przelecimy YouTube'a, rany boskie. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Zaraz to zrobimy. Pamiętajcie, że wszystkie pieniądze, które zbierzemy w ciągu tygodnia z AdSense, idą na Fundację Walki z Rakiem. Proste, no pewnie, że proste. Vicky Gabor i Kaja, ramię w ramię. Co my tutaj mamy? Mamy Vicky Gabor i mamy Kaję. Wyglądają jak z jakiejś reklamy soku w stylu, kurwa, nie wiem, Fortuna czy coś tam. Mamy z tyłu sztuczne palmy, niebieskie tło, żyrandol, taki kryształowy. Obie są ubrane mega kolorowo, właśnie tak jakby sugerując, że są, kurwa, jakimiś różnymi smakami soków. No jest to dosyć ciekawy, osobliwy duet. Kaja się tutaj podpięła pod młodszą koleżankę. Kaja już tak dobrze nie idzie, jak szło kiedyś, a kiedy może się podpiąć pod młodszą koleżankę, ale to jest całkowicie normalne i całkowicie spoko. To nie jest tak, że ja się z tego wyśmiewam. Absolutnie nie. Moim zdaniem to jest spoko. Natomiast sama miniaturka nie jest jakimś mistrzostwem świata. No to taka, kurwa, po prostu kolorowa miniaturka. Warriors, film sezonu 2020, League of Legends. Mamy tutaj postaci nowe z League of Legends, mamy League of Legends, mamy Warriors napis, mamy ładnie zanimowaną postać, znaczy nie zanimowaną właśnie, tylko ładnie narysowaną postać. To jest tak jakby na serio narysowana, ale jednak kreskówkowo. Że te animacje będą takie kreskówkowe, ale jednak na serio, czyli większe oczy, że nie są takie poważne, tak jak na przykład Hellblade, że mają dalej ten sznyt taki, takiego komiksu w tym wszystkim. Wygląda to ładnie, natomiast psują tę miniaturkę, te napisy. Mogłaby być sama wycięta, same te oczy z ustami i byłoby o wiele lepiej. BTS, Map of the Soul 7, Interlude, Shadow, Comeback Trailer. Kurwa mać, 18 milionów wyświetleń. Ci Koreańczycy są pierdolnięci! A raczej ludzie, którzy jakby tego słuchają i to oglądają, mają gościa, który zlizuje. On wcześniej, i to było, jest tutaj w tej zapowiedzi, on wcześniej drapie się po dupie. I teraz sprawdza, czy to, co ma na palcu, to czy to jest miód, czy gówno. I na razie, póki co, stwierdza, że gówno. Ale no jeszcze nie jest pewien, więc musi to zbadać dokładnie. Mamy zielone tło, on najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej, on na pewno stoi na ziemi, kadr jest z góry, jest na podświetlanej posadce, takie jak w Billie Jean, na przykład Michael Jackson. Jest zielonkawo, jest bardzo charakterystycznie, bardzo koreańsko. Chiński fake! Tutaj Korea, tu Chińczyk, kurwa, poszukiwacz! Kurwa, nawet Adam się nie wysilił, żeby pokazać tę rzecz, o której mówi, tylko po prostu, kurwa, trzyma napis fake i nawet nie trzyma tego napisu, bo tam nie ma żadnego napisu, to jest wszystko Photoshop, który Adam pewnie robi. Jest to taka typowa, klasyczna, poszukiwaczowa miniaturka, nic więcej. PZ Magenta, producent Auer. Mamy trzy razy napis Magenta, 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 ale to u PZ-a jest chyba raczej częste, że właśnie w ten sposób te napisy są, że jeden jest taki bardziej wyraźny, dwa na górze i na dole są mniej. Jest bardzo fioletowo, bardzo niebiesko. Różowo w tym wszystkim, jest mega neonowo. Tak jak mówiłem rok temu, te miniaturki z neonami były super popularne, tak teraz one już było ich za dużo, natomiast PZ tutaj tak dopierdolił, że wygląda to jak z Blade Runnera, tego nowszego Blade Runnera, w którym grał ten. Jak on się, kurwa, nazywał? Mów mi szybko. Harrison Ford. Nie, kurwa, Harrison Ford. Też grał tam Harrison Ford, ale kurwa, jak się nazywał ten z Blade Runnera? Teraz, kurwa. Szybko, mów. Ten, co go kochają kobiety, kurwa. Paweł DeLong, Ryan Gosling. Ryan Gosling, oczywiście, że Ryan Gosling. No to jest bardzo taki Ryan Goslingowy Blade Runner. Pasuje to do PZ-a. Wstawanie z kolan po polsku, targowica, historia bez cenzury. No i mamy tutaj szubienicę, na której wisi portret. Wstawanie z kolan po polsku, Wojtka, który tak, tak sceptycznie podchodzi do tego tematu. Brudna jest ta miniaturka. Wygląda jakby Wojtek po prostu wziął miniaturkę i podtarł się nią i ją potem wrzucił. Tak trochę to wygląda. Tak z boku szczególnie. Nie! Typowa studniówka, waksy. Ona tam patrzy. Bo kogo widzi? Swoją rywalkę najprawdopodobniej o względy tego pięknego młodzieńca, który stoi się na nią tak patrzy jak marzenie jakieś. Z tyłu jest złoto, jest typowe rozmazane tło i typowe jest to, że ktoś jest na tym pierwszym kadrze, tyłem stoi i widać tylko tył głowy, włosy, więc jest to taka super typowizna, natomiast coraz mniej raka w tych miniaturkach. Kacper HTA featuring kartki, toksyczny, producent hat i stuletni mędrzec, kurwa, ile tu jest informacji w tym... Kurwa, tak naprawdę nie wiem, wygląda to jak tytuł jakiegoś DLC do jakiejś gry, Ghetto Music. No i mamy tutaj węża, takiego żmijkę jakąś, nie wiem, czy to jest żmijka, czy mini pyton. Mamy bardzo duże kaszety, jest czerwono i ten pyton wychodzi z ust kobiety, znaczy nie z ust kobiety, ale jakby tu je gdzieś tak wychodzi. Sugerowanie seksualnego, a przy okazji, że niby on tak z ust wychodzi, że ona jest taką, kurwa, nie wiem... Miniaturka całkiem spoko, interesująca. Wiedźmin po polsku Netflix. I są tacy...
tak jakby Tomek Bagiński właśnie wstał i pokazał im swojego kurwa wielkiego kiki bogactego i nie widać, o co chodzi. I tylko Joey jest taki, o kurwa, on ma dużo większego niż ja. Ja jest wyraźnie ucieszona, a Frey kurwa aż zabrakło zębów w buzi. Na wszelki wypadek. I jest to takie netflixowe tło tutaj, nie wiem, tak mi się teraz kojarzy to tło z tłem netflixowym i to wszystko pasuje. Michał Kępa, trzecia wojna światowa, stand-up Polska. No trafił idealnie z czasem, poczekali, aż kurwa będzie dużo informacji o trzeciej wojnie światowej i pierdolnęli tym stand-upem. Marcin Maciejczak, I'll never love again, przesłuchania w ciemno. No przecież to jest Dawid Kwiatkowski junior, wszyscy o tym wiedzą, że to jest Dawid Kwiatkowski junior, wszyscy są zakochani w tym Marcinie Maciejczaku. Tło jest rozmyte trochę, ale to bardziej ze względu na to, że tam pewnie coś się wyświetlało. No i mamy gościa, kurwa, ja wam powiem po prostu. A tutaj, kurwa, wszyscy obsrani w jury. No nie, no bardzo spoko. To jest dopiero spoko. Fato, inteligentny Wiedźmin Bagiński i śledził z dupy numer 101 w Na Czasie. Kurwa, moi drodzy, jak to się stało? Nie wiem. Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Ale trafiło to Na Czasie i na które w ogóle miejsce? Zerknijmy. Słuchajcie, 13 miejsce i uwaga, sama miniaturka jest bardzo nierakowa przy tym wszystkim. Co tutaj mamy? Mamy tutaj, co Lolo zrobił? No dobra, nie, trochę jest rakowa, bo jest obrys na czarno. Mamy mnie i Ole. Ale tutaj nic jakiegoś kombinowanego nie było. Jest kombinowana rzecz, jest odwrócony medalion, bo jak zrobiliśmy to zdjęcie, to się okazało, że medalion był na drugą stronę i Lolo musiał dokleić. Całkiem spoko, jestem dumny z tej miniaturki i to, że jest 13 na czasie. A 14 na czasie jest Sorry Lipstick Monster! Bardzo ładna miniaturka, 2010 versus 2019, makijaże początku i końca dekady. Mamy Ewę, która no jakby zrobiła bardzo ładną miniaturkę pokazującą, jak te makijaże się zmieniały. Naprawdę? Teraz jest taki mocny makijaż, kurwa, w modzie? Nie wierzę w to, chociaż nie, to jest 2019, więc w 2020 mogło się zmienić. Jest to miniaturka z dwupodziałem, ale ten dwupodział ma tutaj jak najbardziej zastosowanie konkretne, celowe i słuszne, więc jakby ja plusuję. Spróbuj się nie zaśmiać z TikTok! No kurwa! Nie da się, kurwa, Naruciak! No kurwa, nie da się! No i Naruciak, try not to love TikTok. I mamy dwie strzałki, utknęła jej ręka. Słuchajcie, to jest chyba pierwsza miniaturka na miejscu 15 dopiero, która naprawdę ma coś wspólnego z rakiem, kurwa. Do tej pory, serio, te miniaturki się tak pozmieniały, że kurde, one coraz mniej tego raka dają, moi drodzy. Dlatego to ma coraz mniejsze wyświetlenia pewnie. A nie, dlatego, bo jesteś chujowy, się skończyłeś, śmieciu. Roztapiamy prawdziwą lawę! Dawid Frank! Pojechał do wulkanu, napił się lawy, kurwa, trzymał w buzi, pluł w Polsce i kurwa ma prawdziwą lawę, widzicie, Dawid Frank, ten to potrafi. Mamy strzałkę, mamy 1300 stopni, ale nie napisane czy Celsjusza, czy kurwa Fahrenheita. No jest tutaj rakowo, w końcu wracamy do tego raka, w końcu. TDS and Sermich Kickdown, Disco Noir. On chyba tak dwa razy w roku wypierdala na jakieś wakacje i tylko nie podobają mi się te dwa kwadraty, które są, ten Kickdown i Disco Noir. Nie wiem, są chyba niepotrzebne. No, jest to nieestetyczne. Mogłoby to być lepsze. 10 zabawnych sposobów na nudę w święta! Uhu.pl, kurwa! One man, kurwa! One jar, no. Dlaczego w ogóle to jest Na Czasie i zostało to wstawione dwa dni temu? Kurwa! 3 tygodnie po świętach! Czy was popierdoli... A dobra, to jest w Uhu.pl, to ich popierdoliło. Mamy... Skrzywia się, bo właśnie ktoś jej zasadził, kurwa, słoik w dupsko. No gówno straszne. Nabierzcie znajomych imponujące sztuczki magiczne i pranki dla każdego. No patrz, łyżka, o wygięta, o ja pierdolę! Ja pierdolę! Jak śmiesznie! 10 minut, 2 sekundy. Polski ulep, Nissan 350Z, Rocket Bunny, Festiwal Druciarstwa i Szpachli, Autoholicy. Fajne logo właściwie nawet, że jest to z blachy zrobiona mapa Polski. Wygląda to spoko. Tylko! Tylko, czy to nie jest szkalowanie Polaków, że z takiej blachy zepsutej jest ta Polska zrobiona? Rysuje dziwne pomysły widzów z Instagrama. No Jezu, kurwa, dobrze, że mnie nie pytałaś o to, co masz narysować. Co zabiło irańskiego generała? Nauka, to lubię. Co zabiło irańskiego generała? To lubię. Dron zabójca! Ale w ogóle jak zabójca jest w takim zielonym podświetleniu i ten dron, w ogóle nie jest w tym nic groźnego, raczej jest takie prześmiewcze. Zresztą te drony wyglądają jak takie, kurwa, niedorozwinięte penisy. Ile zarabia Robert Lewandowski? 250 tysięcy na dzień? Naprawdę ci to, kurwa, tak dziwi? Tyle zarabiam, kurwa, ile mam włosów na brodzie? Nie mam żadnego, a wiesz dlaczego? Bo one są w ciele schowane, kurwa, żebyś mi nie zaglądał do portfela, kurwa. Który piłkarz zrobił tę cieszynkę? Quiz piłkarski. Jacob. I mamy Ronaldo.
i Neymar i but na głowie, buty nad głową, buty nad głową. Kogo to cieszynka? Nie kogo to cieszynka, tylko czyja to cieszynka? Ale dobra, nie wymagam od was zbyt wiele, w końcu robicie rzeczy związane z piłką nożną. Mateusz zaśmiał się z tego roastu, w końcu jakiś żart, kurwa, który jest śmieszny na tym kanale. A ja nie umiem tego to robić, kurwa, jak tak się robi. Miłosz, Blackstar featuring Paluch. O, proszę, z Paluchem. I to jest, patrzcie, ta miniaturka, to jest gość, jak macie za dużego chuja, kurwa, to musicie uważać zawsze, jak wchodzicie do metra, żeby wam go nie przytrzasnęło. Widzicie, gość szedł i tak aż się przeważył go ten chuj i mu wpadł pomiędzy te rzeczy i z niego taka gwiazdka wystrzeliła. Szkoła druciarstwa. Co z tym druciarstwem? Ale się, kurwa, tego namnożyło w tym na czasie. No proszę, gratuluję, chłopak. Szkoła druciarstwa, wkładamy telewizor do kominka, Majster Eko Cykfu. Słuchajcie, kurwa, jesteście mistrzami, jeżeli chodzi o te tytuły. Szkoła druciarstwa, telewizor w kominku, Majster Eko, wink, wink. To jest taki kult brzydoty w tej miniaturce, ale to się sprawdza jakby szacuneczek, chłopaki, szacuneczek. Czego nie mówią gangsterzy 2, nietykalni. Mamy Masnego i... Nabierają się niepełnosprawnej! Gangster, zostańcie, bo policja! Miniaturka jest całkiem spoko, fajnie to wygląda, nietykalni, znak zapytania. Rozmazane tło i widać, że jest to naprawdę kręcone na dworze, więc jakby spoko. Zero raka. You let you donate! Love równa się $1000. No jeżeli oglądał Złote Globy, to naprawdę musiałby dużo zapłacić za to, bo Ricky Gervais jak zwykle wzniósł się na wyżyny swoje i dojebał, kurwa, tak zajebistym stand-upem w Polsce. Gdyby, kurwa, ktoś rzucił takimi żartami, to już by, kurwa, była taka gównoburza, ale taka, kurwa, że koniec, nie? No i PewDiePie, który... że niech spróbuje się nie zaśmiać, nie? Ale Tom Hanks się zaśmiał, on będzie donatował. Light Boży, Kononowicz i Major Suchodolski, link do donate. Co on się przebrał za R2D2, kurwa? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to powiem wam, że najbardziej mnie chłopaki, kurwa, od szkoły druciarstwa, ekocyk, fuch, kurwa i tak dalej, najbardziej mnie zainteresowali tutaj w tym wszystkim. Jakby konsekwencją tego i tym, że się wpierdolili do trzech miejsc na czasie. Gratuluję. Następny odcinek to oczywiście będą memy dały mi radochę. A może nie. A może to będzie coś innego z gościem. Zobaczymy. Pa, 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 pa.